mieliśmy operację, z której prawie nic nie rozumieliśmy. To i tak było fajnie. Dzień dobry, kochani, nawet nie miałam okazji się przywitać. Jesteśmy teraz na Koszykowej i ja się uczę do kolokwium z parazytów, a Kasper chyba robi jakąś chemię, więc taki jest plan, żeby na razie tu posiedzieć, a później pewnie pójdziemy na jedzenie. Jesteśmy już tak z 2 godziny, chyba w bibliotece nawet dłużej, więc zrobiliśmy przerwę na jedzonko i Kasper by wcześniej zrobił w domu ravioli, jakiś tam hummus, ogórki i tak dalej, więc sobie zjadą. Robię właśnie te parazyty i tych robaków jest tyle. Strasznie. Vegan people eating vegan food. Everything green, healthy diet. Idziemy na ramen. Dobry wieczór, kochani. Dostaję w tym tygodniu i od paru tygodni chyba nagrodę najgorszej youtuberki, ponieważ dosłownie, nie wiem, teraz było, nagrywałam w piątek, byliśmy w bibliotece i zaczął się teraz taki sezon sesyjny, wprost mówiąc, gdzie ja dosłownie mam co tydzień jakieś kolokwium, a kolokwia teraźniejsze są z połowy materiału z jakby od początku roku najczęściej. No i na przykład w ten weekend, dosłownie cały weekend siedziałam nad robakami i mam wrażenie, że jakby to nie jest dużo, a mi to zajęło jakaś po prostu milion lat i nadal tego nie umiem. I miałam zrobić inne rzeczy, ale nie wyszło. I jutro jest poniedziałek, mam biochemię, mam już 2 tygodnie w plecy z fizjologii. Nie wiem, kiedy to nadrobię, ale no. Teraz w ten wtorek mam kolokwium z parazytologii. Kolejne z kolokwium z biochemii, egzamin z parazytologii w sesji, czyli koniec stycznia, początek lutego i potem egzamin z cytofizjologii, czyli wszystkie przedmioty, których nigdy nie będziesz potrzebował w pracy lekarza najprawdopodobniej. Nie wiem dlaczego, czy to jest tak, że tylko ja tak mam, czy inni ludzie też tak mają, ale dosłownie dla mnie styczeń jest chyba najmniej motywującym miesiącem do działania. Nie wiem, najlepiej działam właśnie wrzesień, październik, wtedy mam jakąś chęci do robienia czegoś, a teraz jakoś jest styczeń i wiecie, po pierwsze macie takie, że nie wiem, ja przynajmniej mam tak, że myślę sobie w poprzednim roku o tym, co zrobiłam źle, co zrobiłam dobrze i tak dalej. I jakby mam pryzmat tego, że najbliższy cały miesiąc nie będzie jego poświęcony na mnie, w sensie nie mogę sobie dawać jakichś celów i tak dalej, określać jakiś wow, o, będę robić to i tamto, tylko wiem, że się będę uczyć, bo będę miała sesję i jakoś nie chcę mi się, nie mam siły pozytywnie na to patrzeć. Nie wiem, dlaczego ludzie jakby mają tak, że styczeń, wow, New Year's resolutions i w ogóle, że fajnie. Ja mam tak, że dosłownie ten styczeń mnie strasznie demotywuje do działania. W poprzednim tygodniu miałam jeszcze tak psychicznie ciężki czas, że dosłownie napisałam jeszcze jedno kolokwium z angielskiego i jednego dnia wróciłam do domu,
położyłam się do łóżka i przez jakieś 7 godzin nie byłam w stanie wstać po prostu. W sensie jakby spałam, płakałam i oglądałam serial przez 7 godzin. Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. Takie jest życie. Ale teraz trzeba się wziąć do roboty, bo jest sporo kolokwiów, egzaminów w ogóle i fajnie byłoby to zdać, żeby mieć ferię. Więc let's do this. Mogę wam właśnie w sumie pokazać, z czego mam kolokwium teraz i to są jakby robaki. Później mamy egzamin praktyczny, czyli trzeba będzie każdego robaka jakby rozpoznać, a teraz mamy teorię i to będzie właśnie coś otwartego w formie tabelki, gdzie właśnie musicie wypełnić, jakie jest stadium inwazyjne, jakby co cię zaraża, jaki sposób, gdzie ci później siedzi w organizmie i jakie choroby robi i jak wygląda mniej więcej cykl tego robaka. To są tabelki, które ja zrobiłam właśnie w ten weekend. Ostatnia godzina w bibliotece i idziemy do mieszkania jutro o 7:30. Parazyty, kolokwium. It's food time! No. Zamówiliśmy sobie dzisiaj momencika i to jest jedna z lepszych wegańskich knajp produkcji w Warszawie. Dzisiaj momencik serio jest przepyszny i jest stosunkowo tani na tle innych wegańskich knajp, więc złoto. Dzień dobry, zrobiłam sobie właśnie matcha na wynos. Beautiful. I tu mam jeszcze obiad, ryż, tofu i biorę jeszcze skyr i jakieś orzeszka. Spałam 5 godzin i jedziemy na kolację. Jestem teraz w bibliotece i zobaczymy, po kiedy posiedzę. To za nitardy. Skończyłam moją działalność bibliotekową dzisiaj i tak jestem w szoku, że jak ja to w ogóle wytrwałam. Amazing. Ale oczywiście nie zrobiłam dużo, bo to się czyta strasznie wolno. Nie lubię tego przedmiotu. Wróciłam
wróciłam właśnie do mieszkania. I'm kinda dead, but kinda not. I jeszcze musiałam zajść do sklepu, żeby kupić jakieś jedzenie. Za chwilę jeszcze wróci Kacper z pracy i musimy coś zjeść. W każdym razie byłam w sklepie, jakimś takim bliskim tutaj, chyba Groszek. I jedzenie jest tak drogie. Jeszcze no oczywiście wiem, że mogłabym pojechać gdzieś do sklepu, gdzie będzie taniej trochę niż jakby bliski sklep tego typu w Warszawie, ale jakby ceny to jest jakiś kosmos. Widziałam płatki, takie granola, małe opakowanie, 14 zł, ale jak chyba mój ulubiony to był chleb tostowy za 8 zł. Jakby jak? Dobra, mogę wam zrobić haul zakupowy. Ryż 4,50. Nie najgorzej, na tle innych rzeczy. Chleb. Najtańszy jaki znalazłam. Curry i groszek. 15,90 chyba. Nie najgorzej. Mogło być o wiele gorzej. Więc teraz muszę zrobić jakieś jedzenie i idę spać. Bo planuję jutro rano chyba pójść na siłownię przed angielskim jeszcze.